Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak ważne jest ustawienie głowy podczas płynięcia kraulem i co możemy zrobić, żeby ta głowa była ustawiona prawidłowo. Ciekawi? Ja też, więc serdecznie zapraszam na materiał. Jak widać tutaj już na tym pierwszym obrazku, który mamy, jest to fragment z jednego z moich szkoleń, właśnie poświęconego kraulowi i przyjrzyjmy się tutaj na ustawienie głowy. Tutaj może jeszcze nie za wiele widać, ale już tutaj mam nadzieję, że widać troszkę więcej. Zwróćmy uwagę na to, co my tutaj mamy. Mamy pierwsze ustawienie, takie, które według mnie jest prawidłowe i uważam, że ma wiele korzyści, o nich zaraz. I takie, które jest trochę nieprawidłowe i które wiąże się z tym, że pływając w ten sposób możemy popełniać błędy, o których nawet nie wiemy. Także powiedzmy sobie, co tutaj się dzieje. Na pierwszym obrazku, czyli tym prawidłowym ustawieniu, widzimy, że głowa ani nie jest centralnie wpatrzona w dno, ani też nie jest bardzo mocno postawiona do góry, tak jak mamy to na przykładzie tego obrazku drugiego. W tej sytuacji nasz wzrok kieruje się lekko do przodu. Wiem, że to jest może takie bardzo uznaniowe stwierdzenie, lekko do przodu. Nie będziemy się tutaj bawić w kąty, bo nikt nie płynie z kątomierzem. Natomiast mniej więcej, jeśli mówimy tutaj o tym punkcie zero, że to jest nasz wzrok skierowany na dno, to moim zdaniem powinno być to około 30 stopni, może 40 wysunięcia do przodu. Może nie jest to idealne płynięcie, natomiast przekładając to na realia, jakie możemy spotkać na treningu, czy to w zajęciach zorganizowanych, czy takich indywidualnych, gdzie mamy też dookoła innych klientów, którzy tak po prostu sobie przyszli popływać, jest to o tyle bezpieczne płynięcie, że wiemy, gdzie płyniemy. Patrząc się na dno, bardzo możliwe, że te opory są malutkie, bo głowa jest centralnie ułożona, wpatrzona w dno, więc o głowę, czyli o ten kształt nasz, tego jajka, jakim jest troszkę głowa, ten kształt taki owalny, woda się rozbija jako dziób statku. Natomiast rzadko jest tak, że przychodzimy, jesteśmy sami na pływalni, możemy sobie pozwolić na takie pływanie. Stąd też bardzo często pojawia się taki błąd, czyli wręcz takie patrzenie dużo, dużo bardziej do przodu, ale o tym zaraz, żeby po prostu widzieć, czy z naprzeciwka nikt nie płynie, czy dobrze kogoś wymijamy, czy zdążymy go po prostu wyminąć. Natomiast wracając jeszcze raz do tego pierwszego obrazka, o którym jest tutaj mowa, zwróćmy uwagę, że takie ustawienie może minimalnie obniża nam biodra w dół, natomiast nie jest to, myślę, w tym przypadku jakiś duży problem i dodatkowo też nie stwarzamy tak dużego oporu, jaki stwarza nam czoło tutaj na tym obrazku numer 2. Także płynąc w ten sposób, jesteśmy w stanie zarówno pogodzić te sprawy takie związane z poruszaniem się na torze, czyli z kontrolą, czy z naprzeciwka nikt nie napływa, ale również jesteśmy w stanie w miarę prawidłowo płynąć, jeśli chodzi o technikę wykonania, w takich warunkach, gdzie właśnie tych osób jest więcej niż my sami na torze. Więc zaraz sobie powiemy, jak osiągnąć takie ułożenie głowy. Przejdźmy sobie jeszcze do tego ustawienia tutaj. Zwróćmy uwagę, że tak wysokie podniesienie głowy do góry, poza tym, że ten kąt no naprawdę jest bardzo, bardzo rozwarty względem tego, który był w miarę ostry, jakbyśmy tutaj dorysowali trójkąt, no to wydaje mi się, że tu jest około 40, może 45 stopni i tak całkiem sporo. Niemniej jest to dużo lepsze ustawienie niż takie, czyli wręcz taki kąt no, bliski 90 stopni. Tak? Jeśli stąd byśmy go złapali od tego punktu 0, no to tutaj to mamy prawie 90, tak? Mamy koło tam 80. Zdecydowanie za duży i co to robi? No robi to to, że tutaj o nasze czoło rozbija się woda, stwarzamy dodatkowy opór. Robi to jeszcze to, zwróćmy uwagę, gdzie jest teraz tutaj, dobrze to widać na przykładzie, w tym momencie, kiedy cofam rękę do tyłu, jak nisko jestem osadzony w wodzie. Po pierwsze, biodra nisko, więc stąd może się brać właśnie ten problem, że początkowo wydaje nam się, że kopiemy od kolan, to oczywiście też może iść ze sobą w parze. Natomiast może być tak, że robimy wszystko dobrze i przez tak wysokie postawienie głowy do góry po prostu ta nasza sylwetka wygląda w wodzie właśnie tak, czyli nie taka linia pozioma leżąca na wodzie, no tylko jednak lekko pod kątem albo nawet bardziej, jeśli mocno stawiamy głowę do góry.
Z zalet na pewno widzimy wszystko dokładnie, co się dzieje z przodu, natomiast myślę, że aż tak dużej potrzeby nie ma. Tak jak w przypadku tutaj tego pierwszego płynięcia, możemy spojrzeć tylko lekko do przodu i myślę, że te parę metrów z przodu, 3-4, w zupełności jest to wystarczający czas, żeby odpowiednio zareagować, jeśli coś by się na torze złego miało dziać. Więc tak płynąć nie chcemy. Natomiast wiem, że jest to bardzo częsty problem, nawet wśród pływaków, nazwijmy to zawodowych, którzy trenują na co dzień, z tego właśnie względu prostego, jakim jest przyzwyczajenie, jakim jest chęć uniknięcia jakiejś kolizji, może gdzieś tam kiedyś się zdarzyła, chęć zorientowania się, jak jest daleko do ściany, więc na takie wszystkie rozwiązania i odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć właśnie tutaj na tym pierwszym obrazku, czyli taki właśnie kompromis między tym centralnym wpatrzeniem się w dno, a tym bardzo mocnym postawieniem głowy do góry. I teraz co możemy zrobić, żeby temu przeciwdziałać? Pokażemy sobie jedno, moim zdaniem, bardzo proste ćwiczenie, jakby się nad nim zastanowić. Początkowo może sprawiać jakieś tam problemy, bazujące tak naprawdę na samej pracy nogami i ułożeniu głowy podczas płynięcia z deską. Jest to takie ćwiczenie, też wynika ono z mojego tutaj szkolenia, które było odnośnie oddechu w kraulu, więc bardzo serdecznie do niego zachęcam. Link Państwo znajdą w opisie. A teraz omówmy sobie, co tutaj się dzieje. Mamy płynięcie z deską, zanurzenie głowy na trzech poziomach głębokości. Bardzo głęboko, optymalnie, czyli tak jak uznaliśmy przed chwilką, że jest, i płytko. Nawet można powiedzieć, że za płytko. Więc obejrzyjmy sobie całość, o co tutaj chodzi. Płynę i zwróćmy uwagę, że na samym początku moja głowa bardzo, bardzo wystaje nam nad wodę. Czyli mamy tutaj do czynienia z tym bardzo płytkim zanurzeniem głowy. Troszkę na to możemy to przełożyć. Tutaj oczywiście głowa była niżej z tego względu, że jest to kadr, że tam jeszcze biodra były za nisko. To omawialiśmy sobie najczęstsze błędy w kraulu, więc tutaj troszkę więcej rzeczy nie grało. Natomiast tutaj, jeśli mamy podpórkę z przodu, mamy pracę nogami na prawidłowym poziomie zatrzymaną, utrzymaną, no to właśnie tak to będzie wyglądać. Czyli ta głowa będzie mniej więcej prawie, że aż tak wysunięta. Pole widzenia bardzo dobre. Gdyby nie ta deska, to naprawdę widać tam wszystko, co się dzieje po drugiej stronie pływalni również, czyli wręcz widok do ściany. Natomiast tak płynąć nie chcemy, więc jeśli ktoś tak pływa, to też nie stoi nic na przeszkodzie, żeby dać mu takie zadanie, żeby on zaczął właśnie od tego ułożenia i sam odpowiedział sobie na pytanie, czy to jest łatwe płynięcie, ciężkie, czy mu jest tak wygodnie, czy też nie. Jeśli już się ktoś przyzwyczai chwilkę tak, to dalej mamy nabrać oddech i zanurzyć sobie teraz głowę tak optymalnie, jak my to nazwaliśmy. Czyli linia wzroku skierowana mniej więcej tam. Widzę oczywiście dużo mniej. Natomiast pozycja głowy, jeśli chodzi tutaj względem tego oporu, z którym mamy do czynienia, jak płyniemy, jest już bardziej opływowa. Woda opływa nam naszą głowę. Głowa jest tym takim taranem, tym dziobem statku, który tą wodę nam przecina. I już właściwie dając takie dwie skrajności, powiedzmy tą bardzo niską i tą optymalną, skrajność może nie jest aż tak duża, jak powiedziałem, że bardzo, natomiast dla osób, które pływają właśnie tak bardzo z głową postawioną do góry, jak to było w tym przypadku, to naprawdę wierzcie mi, że to będzie duża różnica, więc myślę, że ta duża skrajność to dobre określenie. Płyniemy dalej. A co w przypadku osób, które płyną, tutaj sobie tego nie pokażemy, bo wydaje mi się, że to jest to wyjątek od reguły, ale znajdziemy też osoby, które płyną w ten sposób, że mamy tak nisko głowę w dole, że z kolei w tą drugą stronę stwarzamy opór, tak? Głowa jest tak bardzo przyklejona tutaj podbródkiem do klatki piersiowej, że wręcz tutaj o nasz kark, czy tam właśnie ten odcinek szyjny kręgosłupa, woda nam się rozbija. Więc dla tych osób, które tak płyną, dajmy im wszystkie te trzy poziomy. Dla tych, co płyną za płytko, też dajmy wszystkie trzy poziomy. Tu mamy do czynienia z tym za głębokim ułożeniem głowy, tak? Może tego nie widać, zaraz będzie spod wody widok, więc lepiej to będzie widać. Więc dajmy takim osobom, które nie płyną optymalnie naszym zdaniem, tylko albo za płytko, tak jak ja tutaj, albo za głęboko, dajmy im takie zadanie, żeby oni poczuli. Dajmy im te właśnie trzy poziomy. Za płytko, optymalnie i za głęboko, w zależności od tego, kto z czym ma problem. Więc jeśli ktoś do tej pory chował głowę zbyt płytko, to za głęboko będzie czarna magia. Jeśli ktoś chował zbyt głęboko, to płytko też będzie dla niego czarna magia. Więc tutaj mamy do czynienia z tym ustawieniem optymalnym, na jakim nam zależy. Tutaj mamy do czynienia z tą sytuacją zbyt głęboką, czyli
wręcz w ogóle nie widzę, co się dzieje z przodu. No i znowu przechodzimy przez to zbyt płytkie. Zwróćmy uwagę, gdzie jest właśnie tutaj linia mojego wzroku, mniej więcej jak na tym obrazku, który sobie pokazaliśmy na samym początku. Czyli to było ustawienie zbyt płytkie. Tu mamy do czynienia z tym ustawieniem optymalnym. Patrzę tutaj, ale jeszcze troszkę tam jestem w stanie zobaczyć, co się dzieje. No i zbyt głębokim. Woda nam rozbija się tutaj. To jest pozycja bardzo często spotykana chociażby przy odbiciu się w strzałce, przy skoku startowym. Niemniej bardzo optymalnie byłoby właśnie, żeby ta głowa mniej więcej na tej linii, którą ja teraz rysuję, tutaj była domknięta między ramiona, żeby ta pozycja, ta nasza sylwetka była bardzo opływowa. Bo bardzo dużo osób zwraca uwagę, że właśnie na przykład chociażby takie zbyt płytkie ustawienie głowy. Momencik, zaraz znajdziemy. O, że takie zbyt płytkie ustawienie głowy gdzieś tam nad wodą generuje opór i ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast dużo osób też zapomina o tym, że zbyt głębokie zanurzenie głowy pod wodę też generuje nam opór dodatkowy, tak? Bo tutaj powiedzmy górę ciała razem z tą krzywizną naturalną kręgosłupa mamy załatwioną. Natomiast z tej strony też powstaje nam punkt, o który warto by zadbać, warto go tam wcisnąć między ramiona i cieszyć się z tego, że nasze ciało w trakcie płynięcia generuje bardzo mały opór, dużo mniejszy niż mogłoby, jeśli mielibyśmy do czynienia z taką, bądź też w tą drugą stronę, skrajnością. Bardzo dziękuję za wysłuchanie materiału, obejrzenie również. Mam nadzieję, że się podobało. Za tydzień zapraszam na ćwiczenia poświęcone pracy nóg. Właściwie będzie to jedno ćwiczenie w różnych wariantach pracy nogami. Pokażemy sobie też stopniowanie, jak można je utrudnić, jak można je troszkę ułatwić. Myślę, że też będzie fajnie, także bardzo dziękuję za dzisiaj. Odsyłam do szkolenia poświęconemu oddechowi w kraulu. Jest to jedno z lepiej jakby odwiedzanych szkoleń u mnie na stronie internetowej, także bardzo serdecznie do tego zachęcam, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!